Hejka kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was również w formie vloga do Warszawy. Jadę sobie na weekend, bo jest dzisiaj sobota, do Warszawki z rodzinką i chciałabym Wam nagrać vloga. Mam nadzieję, że on się dobrze przyjmie. Następnie zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że mój poprzedni vlog, który już jest na moim kanale, Wam się spodobał. Był on spontaniczny, ten może będzie mniej spontaniczny, aczkolwiek nie obiecuję. Mam nadzieję, że będzie się skupiał tylko na Warszawce. Teraz witam się z Wami w domu. Jest prawie około godzina 10 i za chwilę właśnie wyjeżdżamy. Będzie fajnie, bo są naprawdę super atrakcje przygotowane i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także już nie przedłużam i zapraszam Was do vloga. Na wyścigi konne, więc na pewno będziecie mieć jakieś przybitki z wyścigów. I teraz jedziemy na tramwaj, żeby tam dojechać. Mamy teraz kasę biletowej i będziemy wchodzić sobie na jazdę, znaczy na jazdę, na wyścigi konne, także będę wam robić przebitki. Już na konikach. Znowu ujęcia z dołu, bo jestem w Galerii Wilanowskiej i tu jest strasznie dużo ludzi. I się boję trochę nagrywać. Kupiłam sobie maskę. Była na przecenie, ale jest śliczna. I idę teraz jeszcze po taką samą, tylko że po białą. Także jak ktoś nie wie, to w New Yorkerze jest za 5 ziko taka maseczka. Przeceniona z 15, więc się opłaca. Ogólnie nic ciekawego nie ma. Kupiłam sobie tylko koszulkę i buty, ale to pokażę Wam w późniejszym części vlogu taki haul jak we wczorajszym, znaczy Boże, w dzisiejszym vlogu. Także na pewno Wam pokażę. A teraz idę do New Yorkera. Właśnie oto tam zmierzam. Update sytuacji. Kupiłam białą maseczkę, taką samą. Serio kosztuje 5 zł. Jest mega fajna. Teraz idę do moich rodziców. Ogólnie na wyścigach było spoko. Pewnie więcej Wam trochę opowiem, jak już będę w domu, bo teraz jestem w galerii. I nie wiem nawet, czy mnie słychać. Więc sorry, że tak blisko, ale nie wiem, czy mnie słychać w ogóle. I no. O i tyle. Z dzisiejszego dnia to jest tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj idziemy do Zamku Królewskiego i na torbeczkę. Także mam nadzieję, że przybiteczki Wam się spodobają, a więcej się wypowiem pewnie pod koniec vloga. Także dziękuję, że oglądacie to. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Także nie przedłużam. Zapraszam Was do Zamku Królewskiego. Pałacem Królewskim. Jest to bardzo ślicznie i jak ktoś nie to bardzo polecam. Jesteśmy w Magnacie i mamy ładny widoczek na zamek, który już pewnie widzieliście.
I co? Jest fajnie, słyszysz za tą autorękę. Teraz będziemy szli do parku. Siedzimy teraz przed kościołem. I niestety nikogo nie ma. Ale zabieram was teraz do parku. Nie wiem, czy tam coś będzie ciekawego, pewnie jakieś przebitki wlecą i to w sumie chyba będzie tyle. Aczkolwiek zobaczymy. Także zapraszam was do parku. Kochani, ja już wróciłam z Warszawy, witam się z wami z mojego domu. Teraz, tak jak obiecałam, robię haul zakupowy. Nie wiem, czy go wplotę w filmik, czy będzie na końcu, ale to zobaczycie sami. Więc zrobię haul. Taką maseczkę, pokazywałam wam ją za 5 ziko. Drugą rzeczą to jest taka koszulka. O, poczekajcie. O. Taka koszulka. Ona nie była na przecenie, jak chcecie wiedzieć, ile kosztowała? 30 zł. Oj, przepraszam, nie było mi dać głowy. I zaraz pokażę wam buty, które kupiłam. Kolejną rzeczą, tak jak już wam wspominałam, są buty, po które pojechałam. Są prześliczne i to był jakby główny cel mojego wyjazdu, powiedzmy, do Wawy. Jeden z licznych powodów właśnie były te buty, ponieważ są mi one potrzebne na high heels, bo coś tam się tańczy high heels, ale nie jest to jakiś zaawansowany poziom, więc no nie jestem jakaś wybitna, ale są one mega wygodne właśnie do high heelsu, więc jeśli ktoś tańczy, to polecam te buty. I co? I to tyle. Chciałam wam powiedzieć w skrócie, jak było ogólnie na koniach, w sensie na tych wyścigach, co widzieliście. Było naprawdę super, pierwszy raz byłam na takich wyścigach i fajne przeżycie, naprawdę dużo emocji. I jeśli jeszcze tam nie byliście, a będziecie mieć kiedyś okazję, to bardzo polecam tam pójść, bo naprawdę fajne przeżycia. Jeśli chodzi o tą galerię, no nie galerię, tą wystawę w Zamku Królewskim, też bardzo ciekawa i polecam wam tam iść kiedyś, jak będziecie mieć możliwość. Też fajne doświadczenie. I co? I ogólnie podsumowując, wyjazd było naprawdę fajnie i mam nadzieję, że w przyszłości też jeszcze raz pojadę na takie wyścigi, bo naprawdę mi się podobało. Chcę zakończyć tego vloga, bo zorientowałam się, że nie nagrałam zakończenia. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeśli tak, to zostawcie dużo łapek w górę i subskrypcję na tym kanale, jak mówiłam na początku filmu. Mam nadzieję, że vlogów na tym kanale będzie coraz więcej, bo naprawdę super mi się nagrywa te vlogi, naprawdę. Szczególnie właśnie takie, jak coś pokazuję, jak gdzieś jestem, czy coś takiego, a nawet takie zwykłe pogadankowe też mi się mega podobają, więc jeśli wam się spodobało, to napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście więcej vlogów i czy na przykład jakieś to back to school byście chcieli, bo zastanawiam się, czy to nagrywać. I jeszcze zapraszam was na mojego Instagrama i TikToka, w którym pojawią się obok. I co? Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia.